Dzień dobry kochani, witam Was na kanale Taka Sytuacja. Ja jestem Milena i w dzisiejszym filmie chciałabym Was zaprosić na test zestawu prezentowego z Lidla, który się niedawno pojawił. I jest to zestaw pomadek z Bourjois. Ja już mam otwarte, ona jest w takim kartoniku. I za ten zestaw 5 pomadek płacimy 59,99. Natomiast jak sprawdzałam na stronie Rossmana i już sprawdzam, tak, one kosztują 60 zł 99 groszy za jedną. Także tutaj mamy 5 w cenie jednego. Wydaje mi się, że to się bardzo opłaca. Natomiast bardzo jestem ciekawa kolorów i teraz na żywo to sobie sprawdzimy. Także zapraszam do oglądania dalej. Okej, kochani, zabieramy się za pierwszą pomadkę. Będę od tej strony jechać, także ona jest taka... Zaraz zobaczę, jaki to jest w ogóle kolor. Ultrafiolet. I to jest odcień 37, proszę bardzo. O, i ja w jednym już kolorze, nie wiem, który mi się najbardziej spodoba, zostanę na cały dzień, także... Mam nadzieję, że będą fajne. No i też wydaje mi się, że wszystkie będą ciemne, nie? No ale to też jest taki okres jesienno-zimowy, gdzie więcej się takich kolorów nosi. Fajnie pomalowałam krzywo jak cholera. One mają taką fajną piankową konsystencję. Także tak wygląda jedna warstwa tego, cienka warstwa tego ultrawiolet 37. Ładnie. Mi się podoba. To jest taki typowo mój kolor, natomiast nie bardzo mi pasuje dzisiaj do tych oczu. Kolejny kolor. Dobra, ja je wszystkie wyciągnę. Bo to nie ma sensu, tak. To będzie kolor 33. Nie potrafię tego przeczytać. Nazwy. Ale to będzie kolor 33 i to jest taki chyba najjaśniejszy z tego wszystkiego brąz. Wojtek jak zobaczył te kolory, to właśnie powiedział, że chyba ten najmniej mi będzie pasować. Zobaczymy. I ja zmywam to chusteczkami nawilżonymi. Kurczę, tak maluję. Maluję i muszę powiedzieć, że mi się podoba. Też z taką rezerwą większą podchodziłam do tego koloru, natomiast kurczę, no muszę powiedzieć, że naprawdę mi się podoba. No, do tego make-upu ładnie. Tak. Mhm. Taki właśnie jesienno-zimowy. Bardzo fajnie. Dobra, lecę dalej. Dobra, to teraz może drugi brąz, żeby mieć już to za sobą. I to jest kolor 23. Czekoladowy taki bardziej. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Oho, ten to mocno ciemny. Ja muszę powiedzieć, że w takim właśnie okresie jesienno-zimowym lubię takie mocniejsze pomadki. Kurczę, fajnie. Dobra, teraz idzie Berry Chic. To jest najciemniejszy kolor, tego się trochę boję najbardziej. No, ale zobaczymy. Ja lubię ich piankową konsystencję. Takie ciemne kolory bez konturówki to nie jest dobry pomysł. Dobrze, że to tylko na chwilę. Ładne, ładne, podoba mi się. I ostatni kolor, słuchajcie, to będzie czerwony Hot Pepper. I to jest kolor 03. Bardzo fajny, taki właśnie jak papryczka chili. Dla mnie to jest taki kolor na Wigilię. Także
zmywam ten. Aż mam czerwone usta. Dobra. Ja w tym nie zostanę, dobrze. Jak ten czerwony zmyję, to sobie przepudruję tutaj okolice ust i nałożę jeszcze raz jakąś pomadeczkę. Dobra, lecimy z ostatnim, piątym. Kurczę, muszę powiedzieć, że naprawdę mega fajne. Bardzo mi się podobają. Bardzo się cieszę, że zasiliłam swoją kolekcję pomadek o ten zestaw. Naprawdę mega fajne. Dwie mi spadły. Okej, ja już poza kadrem przypudrowałam sobie usta i pomalowałam je na nowo. Pomalowałam tym najjaśniejszym brązem. Słuchajcie, ja jestem zachwycona i podsumowując, tak już całkiem serio, bardzo polecam, ze względu na to, że po prostu no, mamy 5 pomadek płynnych w cenie jednej. Nie są to pomadki wysuszające, są to tak, jest to taka bardzo fajna, piankowa konsystencja. Świetne. Nie są do końca kiss-proof. Natomiast super. Super. Ja bardzo polecam. No i radzę się spieszyć, ze względu na to, że podejrzewam, że jeżeli ludzie zwąchają to, to szybko się rozejdzie. No i też polecam jakby dla osób, które nie wiedzą, co można kupić w prezencie dla drugiej osoby, to jeśli ktoś, jeżeli mamy osobę w rodzinie, czy tam wśród znajomych, która interesuje się makijażem, to wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Także z mojej strony to już na tyle. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. I co? Do następnego odcinka. Pa, pa!